Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będzie o hodowli raków marmurkowych. Rak marmurkowy jest bardzo łatwy w hodowli, dorasta do około 8 cm i na jednego raka trzeba liczyć około 10 litrów wody. Jeśli ich mamy więcej w dużym akwarium, to same się wyredukują i ustalą hierarchię. Są bardzo odporne i wytrzymałe, nie wymagają grzania wody, jedyne co im trzeba zapewnić to dobrze natlenioną i czystą wodę, inaczej wychodzą z akwarium. Dlatego dobrze mieć akwarium solidnie przykryte, co jakiś czas rak może wyglądać jak martwy i nie należy się tym zbytnio przejmować, gdyż przygotowuje się zapewne do zmiany wylinki. Występują tylko same samice, które na zimę przy dobrych warunkach same się rozmnożą. Noszą jajka pod odwłokiem, co jest widać w tym czasie około 40 dni. Mają zawinięty odwłok i ciągle nim wachlują, siedząc gdzieś ukryte. Bronią jajek i praktycznie w tym okresie nic nie jedzą. Po wykluciu młodych rak stopniowo odzyskuje apetyt, żyje około 12 lat. Raka można hodować z rybami, ale trzeba się liczyć czasem ze stratami. Słabe, chore na pewno wcześniej czy później padną jego ofiarą. Po prostu je zje. Można to zredukować, karmiąc go od małego pokarmem mięsnym, na przykład w tabletkach. Jeśli jest dobrze najedzony, nie chce mu się polować, musi mieć też pokarm roślinny. Lubi strasznie przekopywać akwarium oraz przesadzać rośliny. U mnie tego nie widać z tego względu, że trzymam je z akselotem i ze względu na akselota tak to wygląda. Ale o akselocie będzie następny film. Nie można go dać do ryb drapieżnych typu Boccia polypterus, bo padnie ich ofiarą i zostanie zjedzony. Nie nadaje się też do ślimaków, które po prostu zostaną przez niego zjedzone. Z krewetkami też bywa różnie. Trzeba uważać na chemię. Ja uważam, że jest to bardzo ciekawe stworzenie, stanowi ciekawy dodatek do akwarium pod warunkiem, że zostanie do niego odpowiednio dobrane ryby oraz będzie odpowiednio obsługiwane. Nadaje się jak najbardziej nawet dla początkujących akwarystów ze względu na wymiary, ze względu na wymagania. To by było na tyle na temat hodowli raków. Zapraszam na mój kanał o akwarystyce. Proszę o subskrypcję, żeby było to dla mnie motywacją do następnych filmów. Dziękuję, pozdrawiam.